Dzień dobry Państwu. Piaskownica przed Sejmem, Tucker Carlson w Moskwie. To są tematy, które będziemy dzisiaj poruszali z Bojanem Stanisławskim i ja, Maciej Wiśniowski. Rozmowy strajku, komentarze dnia. Witamy serdecznie. Dobry. Bojan, ja przepraszam najmocniej, ale ja od rana siedziałem do, mamy godzinę 14:40, przed telewizorem, przed kanałami informacyjnymi i przysięgam Ci, naprawdę miałem wrażenie, że ja jestem w jakimś panoptykonie zupełnym, który produkuje mi zdjęcia na dodatek zafałszowane w Photoshopie. Nie ma innego tematu. Nie ma innego tematu we wszystkich telewizjach, które zajmują się działalnością informacyjną, od przepychanki pod Sejmem. Dwóch panów, byłych posłów, skazanych prawomocnym wyrokiem. No byłych, nie byłych, to nie wiem. No tak, to jeszcze, a przepraszam, nie, ja to, broń Boże, nie mogę tak powiedzieć, bo przecież zaraz rzuci się na mnie jakiś profesor, ale ja go wtedy poszczuję innym profesorem i niech się, wiesz, i niech się gryzą. No, profesorska rynkim... szczujnia, prawda? Tak. Prawda, profesorska szczujnia jako wymiar polskości, to jest taka. Rynkim zrobimy i niech się okładają na nasze zwycięstwo, ale w każdym razie dwóch panów, byłych posłów bądź obecnych posłów, próbowało wejść do Sejmu. Naprzeciwko nich stali elegancko ubrani panowie strażnicy sejmowi i byli popychani, rzucani, ktoś krzyczał, piszczał, jęczał, sapał. Potem były przemówienia, potem oczywiście były dyskusje między panami, których nie wpuszczono, a dziennikarzami, którzy zadawali różne pytania, mądrzejsze lub głupsze. Ty, no, słowo daję, ja... Źle się czuję. To znaczy, że, nie no, Maciej, że ale... w tym kraju coś się dzieje niedobrego. No. Nie, no to nie to jest tak, specjalne to, odkrycie. To nie jest jakaś konstatacja, która tutaj z pewnością, wiesz, no, wybrzmi jako coś rzeczywiście takiego bardzo, jako mocny komentarz. No źle się dzieje w państwie polskim, to ewidentnie już od bardzo dawna. Natomiast jeżeli chodzi o tę taką rozgrywkę, to mi się wydaje, że tutaj, no, próbując to potraktować poważnie, bo to jest trudne, ale no spróbujmy potraktować to poważnie i znaleźć tutaj jakieś takie punkty do właśnie analizy. No to pierwsza sprawa to jest taka, że jak zwykle PiS położył wszystko, znaczy nie przygotował się. Znaczy PiS robi wszystko, żeby przegrać tę całą rozgrywkę, którą właściwie trochę, no, Donald Tusk swoją jakąś, nie wiem, pazernością czy emocjikowatością ustawił w taki sposób, że Prawo i Sprawiedliwość mogło to rozegrać na swoją korzyść. No ale jedyne, co wygrało Prawo i Sprawiedliwość od samego początku tego łobuzowania, tego rympalstwa, tych dziwnych takich przemocowych albo półprzemocowych ekscesów, i które nam tutaj funduje, no, Donald Tusk i jego ten teraz główny wykidajło, czyli Adam Bodnar, no i oczywiście i marszałek Hołownia, którzy też mają funkcję jakąś taką dozorcy, łamane przez wykidajło, przez ochroniarz, przez nie wiem, jak to tam dokładnie tutaj, to może nasze widzki widzowie zechcą tu zaproponować jakąś taką ogólną, jakiś wyraz, jakiś termin albo nie wiem, jakąś frazę, która to wszystko będzie dobrze obrazowała. Natomiast no wszystko to zostało ustawione tak, że można to było wykorzystać idealnie przeciwko Platformie Obywatelskiej, przeciwko Donaldowi Tuskowi, bo widać było, że oni nawet na ten rympał nie byli przygotowani. Widać, że wszystko to szło tak, no o Jezu, no tak nie za bardzo. I spodziewał się Donald Tusk blitzkriegu i ten blitzkrieg nie wyszedł, no ale nikt nie wykorzystał tego, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość i ich wyborcy, czy tam powiedzmy ten kościół, no nie wszyscy wyborcy, ale to powiedzmy ta ewangeliczno-kościelna grupa wyborców i Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, to są lemingi. To są po prostu lemingi. To ja wiem, że to jest termin, który przylgnął bardziej do tych właśnie zawodowych demokratów, obywateli i tak dalej, i tak dalej. Ale wyborcy PiS-u i sam PiS to też są lemingi, niestety. No to są po prostu ludzie, którzy nie potrafią wznieść się ponad po prostu emocje chwili i muszą, i nie potrafią ustalić jakiejś taktyki, strategii czy czegokolwiek. I teraz tak, ja nie chcę powiedzieć, że w polityce przemoc czasem nie jest niezbędna, bo czasem rzeczywiście jest. Ja uważam, że w Polsce została zastosowana przemoc wobec ładu konstytucjonalnego, ładu instytucjonalnego, ładu prawnego i tak dalej, została zastosowana w sposób idiotyczny, po prostu kompletnie bezsensowny i tylko mamy, no, no mamy trwającą już od lat, od początku, od 2016 roku właściwie, powolną atrofię w ogóle całego tego ładu jakiegoś tam demokratyczno-liberalno-instytucjonalnego i tak dalej, i że to jest bez sensu. To jest wszystko w imię tylko tego, żeby zagarnąć, zawłaszczyć i tutaj zademonstrować coś. Tylko to. I wydaje mi się, że to nie jest dostateczna przesłanka, no chyba, że ludzie, no chyba, że mamy do czynienia właśnie z takimi małymi ludźmi jak Jarosław Kaczyński i Donald Tusk. No to wtedy oczywiście dla nich to jest wystarczająca przesłanka, żeby bawić się Polską po to, żeby zaspokoić siebie albo zaspokoić emocje, które się wywołały u swojej bazy. Ale
wydaje mi się, że skoro już weszliśmy w ten etap, no takiego nie tylko podważania właśnie tej architektury ustrojowej państwa, ale też podważania pewnego zasadniczego konsensusu, który został wytworzony jako taka, no nie wiem, efekt uboczny, a może nie uboczny, a może jako efekt właściwie taki centralny rozmów okrągłego stołu, czyli dobra, haratamy się tylko po kostkach i wiecie, wyżej to nie, żeby no żeby było, wiecie, no żeby była jakaś kultura, no. A nie, no i jakiś prawicowi publicyści często korzystają, odwołują się do takiej frazy, wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych. I obawiam się, że tu prawicowi publicyści mieli rację, znaczy obawiam się, no po prostu mieli rację, że tak to wyglądało. Wyglądało to tak przez bardzo długi okres, no nawet w czasach rządów PiS, no to przypomnijmy sobie słynny audyt rządów Platformy Obywatelskiej, no komiczny, to znaczy ujawniający rzeczywiście różne patologie, ale no właściwie nic tego nie, nic się później nie stało. To sama afera Amber Gold, no jakieś takie rzeczy, komisja śledcza, nic kompletnie, żadnego wyniku takiego, no który byłby jakkolwiek satysfakcjonujący rozliczeniowo, no to tutaj nie było. No a Platforma Obywatelska złamała tę zasadę, no i zaczęła im wtrącać do więzienia Kamińskiego, poszła i Wąsika, poszli po nich do Pałacu Prezydenckiego jeszcze, no właściwie spowodowali to, że prezydent no, został pozbawiony jakichkolwiek prerogatyw, bo teraz prezydent nie może nic, no znaczy czekam tylko aż go odwołają jakąś uchwałą właściwie, bo to do tego się wszystko sprowadza. Prezydent nie może nawet zaufać własnej ochronie, prawda? To co widzieliśmy przy okazji tego ekscesu. Tak, do tego doszło, więc prezydent niczego nie może. To znaczy, no prezydent dzisiaj, no cokolwiek by sobie zażyczyła większość sejmowa, no to może z nim zrobić, czy to przy pomocy uchwały, czy nawet bez uchwały. Wszystko jedno, jeśli nie wyślę policji, nie wyślę SOP-u, nie wyślę jakiejś innej służby, to czy więziennej, jak to było w pewnym momencie, no to może spokojnie wysłać firmę ochroniarską, jak w przypadku TVP i wszystko zostanie pozamiatane. I to jest oczywiście sygnałem tego, że państwa nie ma, ale nawet jeżeli państwa nie ma, to i tak w ramach tej przepychanki, która właśnie się odbywa w przestrzeni publicznej, to Prawo i Sprawiedliwość mogło coś zrobić. I teraz jeżeli już decydują się na takie rzeczy, jak na przykład przepychanki przed Sejmem, to trzeba było się do tego przygotować, no do jasnej cholery. Ja, gdy jeszcze byłem w OPZZ-cie i wielokrotnie uczestniczyłem w różnych przygotowaniach do demonstracji tej czy tamtej, no to wiesz, zawsze pierwsze pytanie, które stawiałem ja przy tego rodzaju konwentyklach, to było, słuchajcie, wy chcecie coś osiągnąć? Czy nie chce, czy chce tylko podymić? Znaczy, jaki jest cel tej demonstracji, którą będziemy przeprowadzali? No i oczywiście w 90% przypadków, no nie, jak to, no tu chcemy, oczywiście, jak to, my tu chcemy, żeby nam podwyżkę dali, czy coś tam, no nie wiem, wszystko jedno, o co chodziło. No to jeżeli chcecie, żeby wam dali podwyżkę, to musicie spowodować coś, co przyciągnie uwagę opinii publicznej. I ja od razu wtedy proponowałem, że tu będzie konieczne łamanie albo naginanie prawa. Proponowałem oczywiście, żeby oni to rozważyli, nie kazałem im to robić, ani nie podżegałem ich do tego, tylko żeby się zastanowili, czy oni będą zdolni do tego, żeby udźwignąć ciężar ewentualnego jakiegoś ekscesu, który trzeba będzie zorganizować, tylko on musi być skuteczny, to znaczy albo się wdzieramy do tego ministerstwa, albo okupujemy siedzibę tam pracodawcy, albo nie wiem, no obrzucamy fasadę farbą, albo robimy dym z policją, no coś musi się stać, dlatego że inaczej pies z kulawą nogą po prostu nie przyjdzie się zainteresować waszą demonstracją. A tak, no oczywiście trzeba będzie zapłacić, pewnie, wiecie, jakoś coś tam za uszkodzenie mienia, trzeba będzie, nie wiem, jakąś kaucję wpłacić, bo ktoś pójdzie się, no wiecie, no jakieś takie rzeczy będą, no ale trzeba się na to przygotować. I oczywiście bardziej poważni związkowcy liczyli się z tym. Nie chcieli tego robić, ale no zdawali sobie sprawę z tego, że okoliczności wymagające złamania prawa albo funkcjonowania gdzieś na granicy prawa, no zostaną gdzieś tam wytworzone prawdopodobnie w trakcie tej akcji. I oni też to wiedzieli, ci pisowcy, tylko nic się do tego nie przygotowali. Poszli tam i sobie pomyśleli, jak to oczywiście w polskiej polityce na konsiędzie, jakoś to będzie, no i jakoś to już nie będzie. Już jakoś teraz nie. Teraz to już trzeba mieć konkretny pomysł, co się będzie robiło. I można było, to też, no jest, skoro ja to wiem, to oni na pewno też to wiedzą, że można się przygotować w taki sposób, żeby się wedrzeć do Sejmu. Zwłaszcza jeżeli jest się otoczonym kordonem ludzi, którzy mają immunitet. I można przyłożyć jednemu albo drugiemu strażnikowi marszałkowskiemu po ryju i okej, to oczywiście zostanie później rozegrane w taki, nie inny sposób. No różne rzeczy tam się mogą wydarzyć, ale to już trzeba było, skoro idziemy na siłowe rozwiązania, to trzeba zwyciężyć. Nie można robić takich inicjatyw, nie można podejmować tego rodzaju działań, będąc nieprzygotowanym i mówiąc A, nie będąc gotowym do tego, żeby powiedzieć B. To jest dziadostwo. I no ja serio, no nie mam słów, no to po prostu jest tak głupie i to, że cała Polska się tym ekscytuje od 9 rano do 14 w tej chwili, oni jeszcze nie weszli. Znaczy na tyle, o ile rozumiem. Nie weszli i nie wejdą. Już nie wejdą.
No właśnie, no i to jest kolejna porażka Prawa i Sprawiedliwości. Po prostu ja, dla mnie to są głupie, kretyńskie działania, które wynikają po prostu z braku planu. Mamy brak planu po stronie rządu Tuska i mamy brak planu po stronie opozycji. No to... Mamy bojan do wyboru. Z jednej strony, zdaje się, będzie wszczęta sprawa karna przeciwko tobie, że zachęcasz PiS, rozumiesz, do siłowego rozwiązania i do wzięcia parlamentu, ale liczymy na to, że PiS jednak ci jakieś wynagrodzenie za te podpowiedzi jednak da, i to wysokie, bo to są poważne rzeczy. Ale muszę ci powiedzieć, śmiech śmiechem, ty mówisz rzeczy bardzo ważne. To znaczy, nie można w polityce robić, no tak jak w szachach, ja nie jestem dobry gracz, nie można zrobić ruchu, jeżeli nie masz przewidzianych kilku naprzód, choćby. No tak. Mistrzowie to robią na kilkanaście. Jakieś ewentualności. A tu jest, rozumiesz, rzeczywiście, chodźcie chłopaki, zobaczymy. Ja na to nie zwróciłem uwagi, ale dopiero ty mi uświadomiłeś. Od 9 rano jest grzanie rury wyłącznie tej, że coś się działo pod Sejmem. Rozumiesz? Wyłącznie to. Nie, że właśnie coś weszli, czy nie weszli, coś chcieli osiągnąć, ktoś został pobity i w związku z powyższym trzeba komuś uchylić immunitet albo zgoła go aresztować. No wszystko jedno co. Nie został osiągnięty żaden cel. Oprócz tego właśnie dymienia, w tej chwili są wygłaszane gniewne przemówienia, miałkie zresztą intelektualnie, przez przedstawicieli PiS-u. Nic z nich nie wynika. Jeszcze Mariusz Kamiński próbuje grać przymusowym karmieniem, czyli torturami, zaraz pewnie napisze. Zaraz się rozpłacze i napisze list do ONZ-u. Tak kątem oka, więc tutaj nie ręczę za prawdziwość moich wypowiedzi, ale tak kątem oka widziałem, jak dziennikarz Polsatu udowadniał, że to, co mówi Mariusz Kamiński, no niestety fizycznie się nie mieści, że tak powiem, w tych jego opowieściach. Znaczy on wyszedł zanim go tam torturowali czymkolwiek. Ale w każdym razie, i wiesz, i to jest koniec. No to jest dokładnie, ja naprawdę już któryś raz do tego się odwołujemy. To jest bardzo nęcące porównanie, ale to jest piaskownica, gdzie się teraz siedzą i ryczą w tej piaskownicy, obsmarkani wszyscy, no musi ktoś przyjść, obetrzeć im te noski, rozumiesz, i wyrzucić na zbitą głowę na obiad do domu i niech zostawią. I to powinni zrobić wyborcy. Niestety. Znaczy mówię niestety, bo boję się, że takiego zapotrzebowania, tak. Wiemy, że tego nie zrobią. Oczywiście. No i wiesz, i tak to mniej więcej wygląda, tylko to jest, świadczy o takim wyjałowieniu intelektualnym środowiska politycznego w Polsce, że naprawdę aż wstyd. No, słowo ci daję. Znaczy powstaje pytanie, Maciej, czy to jest cały czas środowisko polityczne? Bo moim zdaniem to jest... Ja, wiesz co, dzisiaj rano jeszcze nagrywałem rozmowy z dr Magdaleną Archacką i z dr Katarzyną Szumlewicz. Ja się tam zawsze czuję, jakbym miał kompleksy, bo nawet nie mam magistra, ale wiesz, one właśnie mi uświadamiały w trakcie tej rozmowy dzisiaj to, że były, że przecież to, co mówi Barbara Nowacka, która jest szefową resortu oświaty tutaj, to w ogóle nie są rzeczy polityczne. To są rzeczy, które po prostu pochodzą tylko i wyłącznie, są pochodną, są funkcją fajnopolactwa. Tam w ogóle nie chodzi o żadną konkretną politykę, o jakąś strategię, o jakiś pomysł na to, jak ma wyglądać oświata, szkoła czy coś takiego. Chodzi wyłącznie o to, żeby zbierać lajki i się podobać. A ponieważ Barbara Nowacka wchodzi w taki wiek, jak to wiesz, to mężczyznom po 50 czasem odwala, prawda, bo tam drugi okres dojrzewania przechodzą, to kobiety tak samo. I one muszą być młode, wszystkim się podobać i po prostu chodzi o to, żeby przypodobać się jakiejś tam konkretnej grupie. Na przykład którzy siedzą, i bo to chodzi o te prace domowe, nie, że tam nie będzie prac domowych, no siedzi jeden uczeń z drugim, mówi, Jezu, znowu ta baba od matmy mnie tutaj każe robić prace domowe, czy coś takiego, albo tam baba od gegry, albo coś w tym stylu, nie, no to żeby się im podobać, no i tak samo mi się wydaje, że Kamiński, żeby się podobać po prostu jakimś ludziom, którzy tam leżą plackiem po prostu przed Jarosławem Kaczyńskim, wyznają w niego wiarę, no to żeby po prostu tutaj zmobilizować jakiś taki, nie wiem, no beton, no to coś takiego. Nie ma w tym żadnej polityki, tylko jest po prostu taki marketing i to bardzo tani, bo to kiedyś przynajmniej to trzeba było oszukiwać, trzeba było robić jakieś tutaj, wiesz, miny, trzeba było kampanie całe, strategie tworzyć, a teraz wystarczy wyjść po prostu i to, wiesz, jak w sieciach antyspołecznościowych, ta sama dynamika. Tak jest, ale jeszcze wracając do tego, o tym wyjałowieniu intelektualnym środowiska politycznego, i słusznie się pytasz, czy to jest wyjałowienie jedynie środowiska, bo to w ogóle jest wyjałowienie Wyjałowienie też intelektualne, czy też w ogóle wyjałowienie z istoty jego funkcjonalności? Otóż to właśnie. Więc no, konkluzja jest taka, że znikąd ratunku, bo tam nie ma nikogo, kto by powiedział, panowie, otrząśnijmy się trochę, i panie, otrząśnijmy się z tego, zróbmy krok do tyłu, zastanówmy się i z nowymi siłami i pomysłami hajda
do przodu i aleluja oczywiście. Ale jedyną osobą, która to mówi, Maciej, w polskiej polityce w tej chwili oficjalnie jest Krzysztof Bosak. Tak. Przepraszam, tak, no, tak, trzeba to, że wiesz, no... I zobacz. No nie można tego nie zauważyć. Nie można tego nie zauważyć. Krzysztof Bosak, zresztą bardzo mi się podobało. On, dobra, co ja myślę o Krzysztofie Bosaku, to ty wiesz, ja wiem i wszyscy, zdaje się, którzy nas obserwują, wiedzą, choć czasem wyciągają niewłaściwe wnioski. Ale on dzisiaj wyszedł, złapali go na posiedzeniu Sejmu. Na posiedzeniu Sejmu, jakieś tam miał zebranie czy coś, prezydium Sejmu. Złapali go na korytarzu. Czy pan widział te właśnie bójki przed Sejmem? On mówi, nie widziałem. Jak zobaczę, to państwu powiem. No, przytomna jedyna odpowiedź, bo zobacz, wszyscy inni politycy, jak ich łapią, to oni stają w kącie, biorą oddech i widzą czy nie widzą, każdy widzieli. Musi się wypowiedzieć, tak, każdy musi się wypowiedzieć. Na każdy temat, każdy się musi wypowiedzieć, to jest taka nowa przypadłość. No ale no, widzisz, no Maciej, byliśmy specjalistami od, wiesz, lubię to przywoływać zawsze, od awiacji cywilnej i wojskowej, potem od wirusologii. No teraz jesteśmy od prawa konstytucyjnego, wiesz, od wszystkich tych zagadnień, które są właściwie no, fundamentalne dla tego, jak funkcjonuje, czy w ogóle funkcjonuje państwo. No to się każdy wypowie. No. Nie wiem, Bojan, czy zauważyłeś, że w dalszym ciągu w przestrzeni informacyjnej chodzi zupełnie nietrącony przez nikogo z fachowców, czyli z prawników, pomysł uregulowania sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym przy pomocy uchwał. Zauważyłeś to? Nikomu to w dalszym ciągu nie przeszkadza, a to już chodzi ponad tydzień. Tak, no, ale słuchaj, oni są na dobrej drodze. To znaczy, ja to powiedziałem chyba, nie wiem, 2 czy 3 dni temu, gdy tam rozmawialiśmy, nie pamiętam kiedy, poprzednim razem, ale powiedziałem, że moim zdaniem Tusk wygrywa tę batalię i Tusk ją w końcu wygra. Tylko pytanie, czy oczywiście zdobędzie się na ten poziom bezczelności. Moim zdaniem może się na niego zdobyć, ale nie jestem pewien, czy chce, albo może on chce, tylko mu nie pozwalają tam, wiesz, przy ulicy Pięknej w Warszawie, ale on by chciał odwołać Dudę tą uchwałą i on by chciał rozwiązać Trybunał Konstytucyjny uchwałą i wydaje mi się, że gdyby było pozwolenie, bo to wiesz, zawsze jest tak, że za każdym razem, gdy oni zrobią jakiś taki ruch, który jest w sposób oczywisty, bezprawny, naruszający jakieś elementarne standardy, no już nie będę mówił o demokracji, ale no tych, powiedzmy tej konstrukcji przepisów, no jakichś konstytucyjnych czy jakichkolwiek innych, no to oni od razu idą potem przybić piątkę z ambasadorem USA. Zauważyłeś, od razu i potem w sieciach społecznościowych jest, że oni byli akurat w ambasadzie, czy tam ambasador gdzieś ich przyjął, przyjął, no i to jest oczywiście wiadomo, że chodzi o to, że to jest sygnał dla opozycji albo, no nie wiem, no dla ludzi, którzy rozumieją w ogóle, jaka jest mechanika tutaj uprawiania polityki w Polsce, no że tu błogosławieństwo Wielkiego Brata jest, więc nie macie co fikać, bo i tak tutaj, wiecie, jeżeli mamy za sobą ambasadę z ulicy Pięknej w Warszawie, to nie ma o czym gadać. No i myślę sobie, że to może właśnie być ten element, no on by chciał, ale jeszcze mu tutaj, wiesz, jeszcze tutaj nie ma pozwolenia. No. Jeszcze smycz krótka jest taka dość. Nie, smycz krótka, ale to nawet nie tylko, bo wiesz, smycz, że smycz jest krótka, to jasne. Ja myślę, że on się nawet nie chce zrywać z tej smyczy, dlatego że gdyby się z niej zerwał, to musiałby wziąć za to odpowiedzialność. Wiesz, a to już byłaby tak. Trudna sprawa. Tak się zawsze może schować za tam jakimś tym, ja nie wiem, czy to jest syn już, czy wnuk tego całego Brzezińskiego, no ale może się za nim schować w każdym razie, prawda? I to jest moim zdaniem sytuacja wygodna, dopóki gdzieś tam nie odskoczy, na przykład za rok, za półtora, gdzieś tam do Europy, czy nie wiem, do jakiejś instytucji europejskiej, jak to się mówi, czy tam nie zagrzeje już miejsca do emerytury. Natomiast na razie to jest, no to jest jakaś tutaj sprawa według mnie bardzo ważna, ale Duda, to, i to wracam do wypowiedzi z początku programu. Duda nie może nic, chociaż właściwie konstytucja dzisiaj stoi bardziej po jego stronie niż po stronie tych, co idą na rympał. Tylko on nie może nic, ale dlaczego nic nie może? Po pierwsze dlatego, że tak podejrzewam, że nie ma kontroli realnej nad siłami zbrojnymi. To nawet już zostawmy siły zbrojne, bo to my tu nie mamy guzika atomowego, prawda? Ale nie ma prawdopodobnie kontroli nawet nad żandarmerią wojskową. Dlatego, że gdyby miał, to by wydał jej rozkaz po tym, jak weszła do niej policja do Pałacu Prezydenckiego i przekroczyła SOP i tak dalej, gdy weszła tam, to on by nakazał, to tak mi się to wydaje logiczne, no, nakazałby żandarmerii wojskowej ochranianie Pałacu Prezydenckiego i siebie samego. Nakazałby im, dlatego że no, oni podlegają jego rozkazom jako głównodowodzącemu, tak. Prawda? No w trakcie wojny niby główno, tam w trakcie pokoju, no to tam niby minister wykonuje jego, ale tutaj przynajmniej można by próbować wykorzystać... Zwierzchnik sił zbrojnych, tak. Ale sprawdzić, czy to zadziała, czy jeśli on wyda rozkaz, to ten rozkaz zostanie posłuchany, czy nie. No jeżeli nie zostanie posłuchany, no to wtedy już byśmy wszyscy przynajmniej wiedzieli, że państwo kompletnie nie istnieje. No być może on też się tego boi, żeby to tak zupełnie ujawnić. Ale druga rzecz jest też taka, że na ulicy, przy ulicy Pięknej, tamta, nie wiem, tam czy ktoś
tam obraduje jakieś ciało, czy tylko sam Brzeziński, czy jego ekscelencja Brzeziński sam podejmuje te decyzje, czy tam, nie wiem, może po porozumieniu posłowie na Zoomie, że tak powiem, z kimś tam z Departamentu Stanu, ale mi się wydaje, że mogła jeszcze nie zapaść decyzja co do tego, czy oni Dudę będą popierali, czy nie będą popierali w sytuacji, gdyby on poszedł z nimi na konfrontację. I to też może być jedna z tych przyczyn, które no, nie pozwalają Dudzie się tutaj rozwinąć, że tak powiem, w tym kierunku. Ale konkludując to wszystko, o czym powiedzieliśmy, to ja wrócę sprzed kilku naszych ładnych odcinków. Twoja wypowiedź, którą ja wtedy niesłusznie tak zmarszczyłem brwi, że ty za daleko idziesz, ale to nie, okazało się, że jednak masz dar proroctwa. Na podstawie tego, co się teraz dzieje i będzie się działo, naprawdę wynika z tego, że konstytucja jest do zmiany. Najnormalniej w świecie. Lekcje z tego wszystkiego, co się w tej chwili dzieje, trzeba wyciągnąć. Problemem jest tylko to, że radzić nad tym, jaka ma być konstytucja ta nowa, nie ma z kim. No bo nie. Otóż to. To jest nasz największy problem, Maciej, bo chcielibyśmy robić politykę, ale z kim? Z kim będziemy ją robili? Jeżeli chodzi o całą klasę polityczną, no to już właściwie wszyscy pokazali, że no nie ma o czym rozmawiać, no poza Krzysztofem Bosakiem. No ale trudno mi sobie wyobrazić, że ja usiądę z Krzysztofem Bosakiem i opracuję, jak ma wyglądać ustrój w Polsce, no dlatego, że mamy zupełnie przeciwstawne tutaj, powiedzmy, przesłanki ideologiczne nami powodują, czy by powodowały, w związku z tym, no konsensus byłby prawie niemożliwy, no albo no tak sobie wyobrażam, że byłaby to jakaś karkołomna w ogóle bezsensowna próba. Zresztą wiesz, ja jestem nikim, no Krzysztof Bosak jest marszałkiem Sejmu. Gdzie jest ktoś, kto reprezentuje takich ludzi jak ja albo ty. I nie mówię o tych poglądach jakichś tam lewicowych, radykalnie lewicowych, jak to niektórzy, tylko ludzi przytomnych, tacy, co wiesz, widzą, myślą, obserwują i wyciągają jakieś wnioski na podstawie prostej logiki. No nie ma takiego, nie ma po prostu takiej reprezentacji. Przynajmniej ja jej nie dostrzegam, albo nie mam informacji, żeby mogła zostać utworzona. Natomiast chcę ci powiedzieć tylko a propos tej konstytucji. Otóż ja, Maciej, chcę powiedzieć, jakoś powtórzyć, podkreślić to, że moim zdaniem ta konstytucja jest kompletnie do niczego i tak naprawdę zachęcić cię właściwie do podobnej refleksji na podstawie epoki, którą z pewnością pamiętasz bardzo dobrze, bo to jest konflikt między Millerem i Kwaśniewskim, który już wtedy, już ujawnił moim zdaniem absolutne bankructwo polskiej konstytucji, jeśli chodzi o zarządzanie tak zwaną egzekutywą. No przecież to, że polska konstytucja właściwie umożliwiła w sytuacji, kiedy większość niemal konstytucyjną miało jedno stronnictwo i ono miało i prezydenta, i miało premiera, i rząd, i większość sejmową, żeby właściwie konstytucja umożliwiła to, że wewnętrzne tarcia w tym środowisku, czyli tarcia pomiędzy ulicą Smolną i ulicą Ordynacką, żeby się przeniosły na forum najważniejszych państwowych instytucji, no doprowadziło, no już wtedy było widać, że to jest komedia ta konstytucja, no. I przy okazji wchodzenia do Unii Europejskiej, nie wiem czy pamiętasz, wizyty w Dublinie, kto będzie ratyfikował, kto podpisze, Kwaśniewski obrażony na Millera i na Cimoszewicza, że to oni podpisywali, a przecież prezydent też mógł podpisać i też byli profesorowie wtedy, mówię o traktacie akcesyjnym, też byli profesorowie. Wołani na pomoc, tak. Tak, że mówili, że jak to może, oczywiście tak, a nawet powinien i tak dalej. I spór o to, w jaki sposób będzie wyglądała delegacja do Dublina, no przecież to naprawdę, to już wtedy pamiętamy, że to, znaczy już z tego okresu, no nawet takie, powiedzmy, anegdotyczne wspomnienia z tamtych lat, no przywodzą na myśl natychmiast te ułomności konstytucji. A spór z Siemiątkowskim o służby specjalne. W jaki sposób to będzie rozwalany UOP, w jaki sposób będzie powoływany ABW, co zostanie z WSI i tak dalej. No i przecież WSI już miało być zlikwidowane wtedy. To wszyscy kojarzą likwidację WSI z tym. Z Macierewiczem, tak. Ale już wtedy miało być zlikwidowane i przecież miała powstać agencja wywiadu, która wchłonie WSI, tylko wtedy Szmajdziński jeszcze, prawda, tam się postawił okoniem, czy mu kazano się postać, że w żadnym wypadku i tak dalej. No więc było mnóstwo takich okoliczności z tamtego właśnie, no z przełomu wieków, można powiedzieć, no czy tuż w początku XXI wieku, no kiedy było widać, że ta konstytucja jest, no ona się nie sprawdza zupełnie. Natomiast teraz, no wiesz, wtedy to jednak był jakiś etos polityka takiego, no, że on się musi tutaj trochę, no konstytucja, te rzeczy, wiecie, a teraz to już jest pełen postmodernizm, już się nikt tym nie przejmuje. Dokładnie. Zostawmy tą Polskę, jeszcze przecież będzie nas bawić wielokrotnie. No, chciałem się przenieść niezbyt daleko, choć w zasadzie to jest epoka i przepaść cywilizacyjna. Do Moskwy przyjechał Tucker Carlson, dziennikarz konserwatywny, amerykański, wielokrotny, długoletni dziennikarz Fox News.
stacji, z którą nie identyfikujemy się, żebyśmy mieli jasność. Nie identyfikujemy się z poglądami Carlsona ekonomicznymi i społecznymi, żeby było też jasne. Znaczy z większością. Z większością. Natomiast nie możemy przejść obojętnie wobec dwóch rzeczy. Jego ogromnej popularności. On miał wielomilionową widownię. Oraz czy to prawda, czy nieprawda, już to mniej mnie interesuje, ale mimo wszystko facet dużo mówi i w sensie werbalnym zgadzam się z nim na temat etosu dziennikarstwa. Powiadam, nie będę go sprawdzał, bo nie mam jak. On ze mną nie będzie gadał. Ale to, co on mówi o dziennikarstwie, o powinnościach dziennikarskich jest ważne. I pojechał do Moskwy, zjawił się w Moskwie i natychmiast poszły plotki, które już dzisiaj wiadomo, że są prawdą, że pojechał tam w celu zrobienia wywiadu z Władimirem Putinem. Zanim jeszcze poszedł i ten wywiad otrzymał, bo otrzymał ten wywiad, wygłosił krótkie takie przemówienie, w którym powiedział rzeczy następujące, że po pierwsze wywiad ten z Władimirem Putinem będzie opublikowany na platformie X i on załatwił to z Elonem Muskiem, za co mu dziękuję, że wywiad ten będzie nieocenzurowany, będzie bezpłatny dla wszystkich i on uważa, że to jest konieczne i właściwe dla słuchaczy amerykańskich, którzy nie mają zielonego pojęcia o istocie wojny na Ukrainie, są oszukiwani, a to co robią media amerykańskie, to jest państwowa propaganda. Żebyśmy mieli jasność, poprosił też Carlson jednocześnie o udzielenie wywiadu prezydenta Ukrainy. Jaka jest odpowiedź? Jeszcze nie wiem. Co się tyczy jego wypowiedzi na temat Władimira Zełenskiego, to powiedział między innymi, nasi politycy i media promowali zagranicznego przywódcę tak, jakby był nową marką konsumencką. Żaden zachodni dziennikarz nie zadał sobie trudu przeprowadzenia wywiadu z prezydentem innego kraju zaangażowanego w ten konflikt z Władimirem Putinem. Oczywiście natychmiast odezwali się dziennikarze CNN-u, że to nieprawda, przecież oni występowali, a Putin im odmówił i dopiero Carlson, który wiadomo, jest przecież prorosyjski, ma takie poglądy prorosyjskie i przecież wiadomo, jak to się stało, że ten wywiad otrzymał, więc niech on lepiej w ten sposób nie opowiada. No mniejsza z tym, zaraz o tym będziemy gadali dokładnie, bo mnie interesuje twoje zdanie. Ja tylko chciałem jako podłoże naszej dyskusji powiedzieć, jak nasze media się... Aha, przepraszam, jeszcze tylko wrócę do jednej wypowiedzi. Carlson bardzo mocno i słusznie według mnie prawdziwie powiedział, że on nie jest prorosyjski. Nie jest prorosyjski, ani nie jest proukraiński. On jest proamerykański. Ja się z nim zgadzam. I teraz wracamy do mediów polskich. RMF 24... Co się zgadzasz, też jesteś proamerykański? RMF 24 pisze tak. Tucker Carlson, wpływowy, konserwatywny, amerykański dziennikarz, przeprowadzi rozmowę z Władimirem Putinem. Uważaj, znany ze swoich prorosyjskich poglądów, były pracownik Fox News, powiedział, że zdobył się na taki wywiad, bo wielu Amerykanów jest niedoinformowanych w kwestii wojny na Ukrainie. To pierwsza taka rozmowa zachodniego dziennikarza z prezydentem Rosji od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainie. Amerykańska telewizja TVN24bis. Zapowiedział wywiad z Putinem, wywołał oburzenie. Tucker Carlson w Moskwie. Zapowiedź dziennikarza odbiła się szerokim echem w światowych mediach. BBC napisało TVN24bis, cytuję. Tucker Carlson jest zdeklarowanym obrońcą Putina od początku wojny w Ukrainie. I BBC pisze też nienawiść... Przepraszam, to już mówił Carlson, że nienawiść do Putina stała się głównym celem amerykańskiej polityki zagranicznej. Słusznie powiedział. I teraz CBC News powiedział, że rosyjskie media państwowe często publikują fragmenty wypowiedzi Carlsona, aby podważyć wiarygodność amerykańskich instytucji i przywódców. Teraz TVN24 powołuje się na Kyiv Post. Już nie będziemy tutaj mówili, co myślimy o tym medium, ale skoro już zostało zacytowane, to też to powiemy. Czy Tucker Carlson, pyta się Kyiv Post, odwiedza Moskwę, aby dać Putinowi wsparcie w chwili, gdy go potrzebuje?
I przypomina Kijów Post o niedawnym proteście żołnierzy powołanych na wojnę przez reżim Putina. Potem CNN odpowiedział, że prezydent Rosji odmawiał dziennikarzom. Fakt, który powinien uczynić jeszcze bardziej oczywistym, dlaczego to Carlson został powitany w kremlowskim pałacu, gdy innym odmówiono, dodał dziennikarz CNN Oliver Darcy. A dziennikarz BBC Steve Rosenberg napisał, że publiczny nadawca w ciągu ostatnich 18 miesięcy złożył w Kremlu, na Kremlu szereg wniosków o wywiad. Zawsze otrzymywaliśmy odpowiedź odmowną. Ale oczywiście, jak mówi CNN, Putin nie tylko odmawia kontaktów z wolną prasą, co by znaczyło, że Carlson nie jest wolną prasą, ale przez ostatnie 2 lata prowadził wojnę z mediami, zamykając dziennikarzy do więzień, każąc firmy technologiczne za rozpowszechnianie fałszywych jakoby informacji o inwazji na Ukrainę. Pozdrowienia od pana Assange'a, zdaje się, panom z CNN się specjalnie należą. No jest jeszcze paru innych. Tak jest. A wyborcza pisze. A wyborcza na pewno nie zawiodła. Kilkudniowa wizyta byłego gwiazdora Fox News Tuckera Carlsona, znanego z prorosyjskich poglądów, jest w Moskwie szeroko relacjonowana i komentowana. Jego rozmowa ma być z Putinem ma być dla Amerykanów szokiem, który spełni mokry sen rosyjskich propagandystów i wywoła wojnę domową w USA. Pisze dalej Wyborcza. Wyborcza.pl. Carlson przez lata bronił Putina kilka dni przed inwazją na Ukrainę. W dziwaczny sposób usiłował przekonywać, że Amerykanie nie mają powodu nienawidzić rosyjskiego władcy. Czy Putin nazwał mnie kiedykolwiek rasistą? Czy groził, że mnie zwolnią za to, że się z nim nie zgadzą? Czy nie zgadzam? Czy wysłał do Rosji wszystkich pracowników klasy średniej z mojego miasta? Czy spreparował ogólnoświatową pandemię, która zrujnowała mój biznes i trzymała mnie w domu przez 2 lata? To uczciwe pytania. I odpowiedź na każdy z nich brzmi nie, cytuję Carlsona Gazeta. No, przyznasz sam, że... To rzeczywiście jest wyjątkowo dziwaczne. Bardzo dziwaczne. To jest nielogiczne, kompletnie nieracjonalne, bezsensowne. Tak? Muszę ci powiedzieć, że te wypowiedzi polskich mediów, przynajmniej tych, które zacytowałem, świadczą o głębokiej chorobie polskiego, nie tylko polskiego dziennikarstwa. Carlson powiedział, no jeszcze raz to podkreślę, już naprawdę nudzi mnie, ale powiem to. To nie jest bohater naszej bajki. Nie popieramy Carlsona, naprawdę nie utożsamiamy się z jego poglądami. Ale wtedy, kiedy mówi, że podstawowym obowiązkiem dziennikarza jest informowanie, to ma rację. No. To tak, nie no, kurde, ale Maciej, no bądźmy poważni. To znaczy, jeżeli Tucker Carlson powie, że trzeba zrobić wywiad z prezydentem Władimirem Putinem, dlatego że on też, no, że ten głos też powinien zostać usłyszany. W tej wypowiedzi, nawiasem mówiąc, którą ty tutaj w tym przemówieniu takim internetowym, którą wygłosił jeszcze, to było wczoraj czy przedwczoraj, no on właśnie, no ja to wczoraj zobaczyłem, że on tutaj, że tak, przyjechał, będziemy robili to, ten wywiad z Putinem i że zachęca wszystkich do tego, żeby obejrzeli ten wywiad. Nie zachęca wszystkich do tego, żeby się zgodzili z Władimirem Putinem, tylko żeby zobaczyli ten wywiad, żeby usłyszeli te argumenty. To wszystko jedno, kto to powie. Nawet gdyby George Brown powiedział coś takiego, to ja bym też to poparł. I no, naprawdę, nie ma znaczenia. Dzisiaj już do... Jakoś powinniśmy umieć odróżnić kwestię tego, co jest mówione, od tego, kto to mówi. Oczywiście nie zawsze jest tak, że to, kto wypowiada daną frazę, jest kompletnie nieistotne, bo to też jakiś tutaj kontekst pewien tworzy. I nie mówię, że to powinno się zupełnie zawsze ignorować. Natomiast najważniejsze w tym kontekście jest to, co on rzeczywiście powiedział. I jeżeli ktoś uważa, ktoś ma jakiś racjonalny argument, który nie jest w stanie przekonać mnie, ciebie lub ludzi myślących podobnie do nas, to znaczy takich, którzy chcą wiedzieć i samodzielnie wytwarzać no, opinie, którymi później będą się posługiwali w debacie publicznej, no to proszę bardzo przyjść i mi powiedzieć w takim razie, dlaczego ja mam nie słyszeć argumentów strony rosyjskiej w tej wojnie, która się toczy za polską granicą. Dlaczego te argumenty są zabronione? Z jakiego powodu tak jest? I oczywiście oczekiwałbym nie tutaj moralnej jakiejś tyrady, tylko bym oczekiwał konkretnego, racjonalnego argumentu. Nie możesz usłyszeć argumentów strony rosyjskiej, bo A, B, C, D. No i oczywiście Tucker Carlson, no, występuje przeciwko temu jakiemuś takiemu metafizycznemu moralniactwu, które no jest tą chorobą chyba, to znaczy jest częścią przynajmniej tej choroby, która toczy ten tak zwany świat dziennikarski, która tak naprawdę jest chorobą polskiej, nie tylko polskiej, zgadzam się, no ale bliższa koszula ciała, opinii publicznej. To jest to znaczy emocyjkowatość, moralniactwo, tanie właśnie dykteryjki, powtarzanie obiegowych dykteryjek i tak dalej. Czyli brak samodzielnego myślenia, ale konieczność przypodobania się, oportunizm, no takie jakieś proste rzeczy. No proste i jednocześnie no takie, które należałoby jako osoba dorosła już przezwyciężać, mieć za sobą pewną walkę z tym i jakoś się odnaleźć. No ale no,
też nie będę tutaj uprawiał jakiegoś maralniactwa taniego wobec opinii publicznej, natomiast jest to bardzo poważny problem. I teraz tak, Tucker Carlson tak na dobrą sprawę rozsierdził ich czymś innym moim zdaniem. To znaczy tym oczywiście też, że pojechał do Rosji, że tak zuchwale występuje przeciwko temu, co te, no, już z braku lepszego sformułowania, liberalno-demokratyczne elity tutaj suną, tak zuchwale po prostu występuje przeciwko temu ładowi, który przecież oni mieli w garści kiedyś. Mieli w garści właśnie dlatego, że rządzili tym obszarem Meta, prawda? No, zarządzali informacją, która nagle wszystko im się wysypało teraz. No i mam wrażenie jednak, że to jest trochę mniejsza część, bardzo duża, ale trochę mniejsza. To, czego oni mu zazdroszczą najbardziej, o co są najbardziej wściekli, to jest to, że on zapowiedział swój kolejny wielki sukces. To znaczy on zapowiedział wywiad, który się ukaże, gdzie jest dogadany z tym Elonem Muskiem i tak dalej. Ukaże się gigantyczny wywiad, który rozwali internet. Rozwali internet, po prostu tam będą jakieś dziesiątki milionów, setki milionów. Obiecujemy państwu, że dokładnie ten wywiad omówimy. Tak, 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 ale rozwali i oni tego nie mogą, że jak to jest, że oni całe życie pracowały, te New York Timesy, Washington Posty, wiesz, te wszystkie gazety wyborcze, czyli tanie kopie tego, co przed chwilą powiedziałem, pracowali na to, żeby tutaj, wiesz, mieć ten autorytet taki, który będzie po prostu polegał tylko i wyłącznie na mocy światła aureoli, która bije, wiesz, znad tam ulicy Czerskiej w Warszawie, czy znad głowy Adama Michnika i teraz nagle przychodzi ktoś, kto te aureole w ogóle nie dość, że na nią nie zwraca, nie, nawet właśnie inaczej, nie dość, że jej nie strąca, tylko nawet na nią nie zwraca uwagi. Po prostu, wiesz, nawet nie podejmuje dialogu, bo dla takiego Tuckera Carlsona po prostu Adam Michnik jest zwykłym śmieciem. Czy jakiś tam inny, wiesz, szef po prostu etosowego wydawnictwa liberalno-demokratycznego, gdziekolwiek by to nie było, wiesz, w Europie. Jest nikim, po prostu to są ludzie, którzy są do tego stopnia na diapazony skalę niżej, że tu jest, widzisz, ten problem, że on po prostu kroczy ścieżką samodzielności, ścieżką taką, która jest po prostu dla każdego dorosłego człowieka wygodniejsza, intelektualnie, moralnie, politycznie, pod każdym względem, kroczy tą ścieżką, demonstruje uczciwość, oczywiście poglądy takie, z którymi no, ja się często nie zgadzam, to prawda, ale jednak kroczy własną ścieżką i tym imponuje masom. I to jest cały ten problem. Jak można coś takiego pokazywać tym, wiesz, brudasom, rozumiesz, że oni mogą samodzielnie myśleć, to my tu jesteśmy od tego, żeby mówić, co wy macie myśleć. A tu jakiś Tucker Carlson będzie przychodził. I to jest, wiesz, to im tutaj o, stoi. Dokładnie. To na tym, do tego się to sprowadza. Żebyśmy jeszcze byli sprawiedliwi całkiem. Ja też przerzuciłem rosyjskie media, te takie najbardziej propagandowe, często bezmyślnie propagandowe, które komentują wywiad lub jeszcze przed tym, zanim on się odbył, wywiad Carlsona z Putinem i oczywiście to jest ten sam poziom żałości, ale to myśmy to kilkakrotnie o tym mówili, że część tych rosyjskich propagandystów, szczególnie Władimir Sołowiow, człowiek naprawdę nie głupi. Ja przecież nie tyle znam człowieka, ale po prostu oszalał. Jego goście często mówią takie kocopoły, po prostu tak i teraz mówią, że po tym wywiadzie będzie wojna domowa. Oni nie mają pojęcia, o czym mówią oczywiście, ale jest różnica między tym, co o czym wszyscy wiedzą, że jest propagandowym źródłem, a tym, co Amerykanie oczywiście wypinają piersi, mówią, że oni są obiektywni. A już w tej chwili pojawiły się w przestrzeni publicznej i w Kongresie USA żądania aresztowania Tuckera, jak tylko wróci. Za co? To jest pytanie. Jest. Za co? Bardzo dobrze. Właśnie nie ma za co, bo to chodzi tylko o to, że za to, że po prostu jeszcze nie wierzył się tutaj. Śmiał coś zrobić. Tak. Bardzo to wszystko jest demokracja. Będziemy wdzięczni państwu za... Partia Razem na pewno to popiera. Będziemy bardzo wdzięczni państwu za wspieranie nas lajkami, subskrypcją. Myślę, że to jest ciekawe, co mówimy, a obietnica, że omówimy ten wywiad Putina, może jeszcze też państwa zachęci do tego, by jeszcze więcej lajków, jeszcze więcej subskrypcji i oczywiście rzecz ostatnia, ale nie najmniej ważna, by nas wesprzeć finansowo. Sprawa jest dla nas bardzo poważna. Dziękujemy serdecznie za dotychczasowe wsparcie, dziękujemy za dzisiejszą uwagę, dziękuję ci Bojan, do zobaczenia w następnych odcinkach.